Witamy bardzo serdecznie wszystkich nas oglądających. Mam nadzieję, że to grono będzie się poszerzać. Dzisiaj zainicjowaliśmy otwarcie takiego studium telewizyjnego, poszerzając ofertę jedlicza.org. Oprócz portalu co jakiś czas będziemy zapraszać, o ile się uda, ludzi, którzy mają coś bardzo mądrego do powiedzenia, żeby upubliczniać to. Ja wiem, że różnych portali w internecie, różnych wywiadów jest masę, ale myślę, że i nasz skromny zmieści się wśród tych, które są do tej pory. Ja się nazywam Jerzy Duda i dzisiaj mamy wielkie szczęście gościć księdza profesora Tadeusza Guza, filozofa, przede wszystkim teologa, a ja mówię, że to jest prawdziwy sługa Boży, i pana Kazimierza, który przyjechał aż z Olsztyna i reprezentuje stowarzyszenie, którego fundację, przepraszam, i tu zamiast się gubić, oddam głos, żeby nie popełnić tego błędu, panie Kazimierzu. Błąd nie był wielki, bo rzeczywiście jestem założycielem i stowarzyszenia, i fundacji. Stowarzyszenie założyłem w 1989 roku po to, aby realizować program wypracowywania i popularyzacji standardów etyczno-moralnych w życiu społeczno-gospodarczym i politycznym w tej nowej rzeczywistości, która w tym roku się pojawiła. No i mieli państwo. Skończyło się to tym, że musiałem z Polski uciekać. I rzeczywiście musiałem wyjechać z Polski w roku 2002, ponieważ wprost zagrożono mi, że jeżeli nie wyjadę z Polski, to będę mógł sobie wybrać, za co zostanę wsadzony. Niech pan wymyśli coś, co panu odpowiada, a my pana za to wsadzimy. Wróciłem do Polski w lutym 2018 roku i założyłem fundację świętego Olafa, którego celem jest wypracowywanie, podtrzymanie i obrona, kiedy będzie tego potrzeba, katolickiej tożsamości narodu polskiego, a więc utrzymanie, rozwój, a kiedy potrzeba, obrona katolickiej tożsamości narodu polskiego. I no, cieszę się, że mogę rozpocząć swoją karierę, prawda, w towarzystwie księdza profesora Guza. I teraz rozumiecie państwo dopiero, no jak ja mogłem tak przedstawić właśnie pana Kazimierza. Jak tu tyle subtelności, no nie byłbym w stanie. Wracając do tej zapowiedzi, chciałem takie pytanie bardzo ogólne postawić wam, panowie i księże, profesorze. Wprawdzie jesteśmy w podobnym wieku, także różne doświadczenia nas do tego pretendują, żeby w ogóle porozmawiać o tym. Nawet nie porozmawiać, ja tylko zapytam, przepraszam najmocniej. Księże, profesorze, sytuacja ta, która jest teraz, w dzisiejszych czasach, no jest iście dla mnie zupełnie niezrozumiała. Czy ksiądz profesor pod względem teologicznym, filozoficznym mógłby rzucić rys, wytłumaczyć, w jakiej sytuacji znaleźliśmy się, co mamy robić? Bo to nie tylko dotyczy Polski, ale całego świata. Najgłębiej sięgając do próby odpowiedzi na to jakże centralne pytanie, to warto podkreślić, że w świetle katolickiej interpretacji dziejów świata chodzi o to, żeby człowiek w sposób rozumny, świadomy, wolny mógł właśnie zrealizować odwieczny plan osobowego Boga Stwórcy, czyli Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego,
I ta realizacja planu odwiecznego i boskiego oznacza przygotowanie się na wieczne życie z Bogiem, Matką Najświętszą Maryją, aniołami i świętymi. I taka jest geneza świata i człowieka, żeby być dziełem Bożym i przeżywać siebie, całą własną bytowość, całe swoje człowieczeństwo i w sferze ducha, i w sferze materii, jako dziecko Boga i z tym ostatecznym przeznaczeniem dla naszego wiecznego życia w szczęściu i błogosławieństwie w Królestwie Boga, który jest Zbawicielem i Odkupicielem człowieka. I świata poniżej człowieka to tylko w tym sensie, w jakim sam Bóg to dookreśli, czyli jeżeli chodzi o wieczne przeznaczenie zwierząt czy roślin, Kościół nie zdogmatyzował tej prawdy, więc tutaj różne dyskusje mogą się toczyć równolegle i nie mamy takiej stuprocentowej pewności co do ostatecznego przeznaczenia konkretnej róży, konkretnego lwa, czy konkretnego konia, czy konkretnego psa, czy też ta wieczne przeznaczenie, czyli to Królestwo Mesjańskie, choćby jeśli nawiążemy do proroka Izajasza, czy ono oznacza gatunkowe przeznaczenie tego stworzenia poniżej człowieka dla wiekuistego bytowania. A z drugiej strony, to jak ja osobiście rozumiem aktualną godzinę w historii świata, czy ostatnie miesiące, czy ostatnie lata, to rozumiem to jako potęgowanie się tego największego wyzwania Antychrysta, który w kontradyktoryjnej opozycji do Civitas Dei, czyli do Państwa Bożego, które sobie krótko nakreśliliśmy, do tego ładu Bożego we wszechświecie, z ostatecznym przeznaczeniem dla człowieka indywidualnie do wiekuistego życia, szczęścia i błogosławieństwa w domu Bożym, mamy anticivitas diaboli. I uważam, że to, co się w tej chwili, wykorzystując cały ten kontekst operacji COVID-19, co chce się dokonać z ludzkością, to żeby utworzyć cyfrowy totalitaryzm, czyli jesteśmy świadkami, według mojej opinii, tworzenia ogólnoświatowego państwa cyfrowego, w którym człowiek jest całkowicie zinstrumentalizowany i całkowicie odcięty od transcendencji boskiej, od swojej boskiej genezy, od swojej boskiej misji i od przyjaźni z Bogiem i od swojego boskiego, ostatecznego przeznaczenia w Królestwie Niebieskim. I chodzi o to, żeby w sposób istotny zespolić człowieka z Antychrystem, czyli z szatanem, jako upadłym aniołem. I temu ma służyć ideologizacja świata spod znaku totalitaryzmu cyfrowego, czyli ogólnoświatowego państwa digitalnego. Tak najkrócej mogę ja z pozycji mojego warsztatu, głównie filozoficznego, ale także i teologicznego, opisać to, z jakim wyzwaniem mamy dzisiaj do czynienia. I w sensie polskim, europejskim i światowym. Panie Kazimierzu. Chcę powiedzieć, że z punktu widzenia lekarza, którym jestem od 40 ponad lat, zgadzam się z moim przedmówcą, filozofem, absolutnie. Wszystko to, co mogłem obserwować jako lekarz
zainteresowany rozwojem świata, bo muszę powiedzieć, że to było równolegle do tego uprawianego przeze mnie zawodu bardzo istotne zainteresowanie, które pochłaniało sporą część mojej aktywności. Mogę wspomnieć, że od roku 1974 byłem aktywnie zaangażowany we wszystkie wydarzenia polityczne, jakie działy się w naszym kraju. Mogę powiedzieć, że uczestniczyłem przy druku pierwszego podziemnego pisemka. Mogę powiedzieć, że przerzuciłem do Polski w czasie stanu wojennego 100 tysięcy książek. Mogę powiedzieć, że byłem w Polsce co miesiąc, przynajmniej dwa tygodnie przez cały okres trwania stanu wojennego i potem, żeby dystrybuować tak zwaną pomoc, jaka w tym czasie przychodziła z Norwegii, co umożliwiało mi kontakt z bardzo szeroko rozumianym, że tak powiem, podziemiem, które dobrze znałem, prawda, z swoich wcześniejszych kontaktów oraz z osobami, które zarządzały wydarzeniami w Polsce w czasie stanu wojennego. Chcę powiedzieć, że wszystko to, konfrontowana wiedza, którą zdobyłem, polityczna i wiedza medyczna, którą równolegle uprawiałem, skłania mnie do tego, żeby powiedzieć, że absolutnie zgadzam się z księdzem profesorem, że stoimy w momencie, w którym ten odwieczny dla totalnego państwa obejmującego wszystkie kraje, znaczy społeczności narodowe, prawda, świata, z jedną wspólną religią, z jednym wspólnym wojskiem, z jedną wspólną monetą, że to na naszych oczach jest dziś realizowane. I mogę powiedzieć, że przyglądając się temu ze swojego ograniczonego miejsca obserwacji, czyli z funkcji lekarza, jaką pełniłem w tym czasie, mogę powiedzieć, że jestem w stanie wymienić wiele zjawisk, które obserwowałem, które za tym przemawiają. Zmiana, radykalna zmiana sposobu nauczania młodych lekarzy, do której doszło mniej więcej w tym czasie, kiedy ja skończyłem studia i którą mogłem obserwować przez kontakt najpierw z środowiskiem uniwersyteckim w Norwegii, które niewątpliwie wyprzedziło nas w procesie tych zmian, o jakich tutaj mówię, a następnie z osobistego kontaktu z młodymi lekarzami, z którymi miałem do czynienia w ramach swoich zajęć, prawda, w Norwegii. Dwoje moich dzieci to są, prawda, niedawno wykształceni lekarze. Mogę powiedzieć, że już ta obserwacja skłania mnie do tego, ażeby powiedzieć, że to, co wspomniał przed chwilą tutaj, to, co powiedział ksiądz profesor, jest absolutnie prawdą. Ten proces, który został użyty, proces pandemii, on byłby niemożliwy do przeprowadzenia, gdyby nie poprzedził go przynajmniej 40 lat trwający proces zmiany nauczania medycyny. To byłoby niemożliwe. Ja mógłbym tutaj przytaczać liczne przykłady, prawda, ale one by wymagały szerszego omówienia. Mogę powiedzieć, że dzisiejsi lekarze, kojarzy mi się to z takim przykładem.
w tym dniu, czy w tej nocy, prawda, w której jakoby ludzkość osiągnęła księżyc, miałem okazję rozmawiać z człowiekiem, który przyjechał z ówczesnego Związku Radzieckiego. I ten człowiek, zainteresowany, prawda, tym, co ja robię, ja pytałem go, co on robi, powiedział mi, że jest filologiem angielskim. Ja mówię, no po cóż będziemy się męczyć w takim razie po rosyjsku? Mówmy po angielsku. I na to ten człowiek mówi mi, ja nie znam angielskiego, no ale jest pan filologiem angielskim. Jestem po uniwersytecie, jestem filologiem angielskim. No to czego pana tam uczono? Znam całą literaturę angielską w tłumaczeniu i znam zasady gramatyki języka angielskiego. Proszę państwa, ja ośmielę się powiedzieć, że mamy do czynienia z takimi samymi dzisiaj lekarzami. Ci lekarze, z którymi się dzisiaj kontaktujemy, są takimi lekarzami, jakimi był ten człowiek, który nazywał się filologiem angielskim. Lekarzy dzisiaj wykształcono w ten sposób, żeby wierzyli w to, co zostało napisane w książkach. Oni nie mają możliwości konfrontowania tego z znajomością zasad teoretycznych funkcjonowania organizmu, znajomością anatomii, znajomością fizjologii, znajomością patomorfologii, która umożliwiałaby im samodzielne postawienie diagnozy. Panie Kazimierzu, ja wchodząc w słowo, czy pan zakłada, że większość lekarzy w Polsce... Wszyscy lekarze w Polsce, którzy byli wykształceni po 70. latach, byli poddani tej metodzie nauczania, która eliminuje w moim odczuciu możliwość samodzielnego postawienia diagnozy. Gdyby tego nie zrobiono 40 lat temu, prawda, czy 50 lat temu, ta pandemia nie mogłaby zaistnieć. Ja tylko wspomnę to, że będąc młodym asystentem na uczelni w Gdańsku, ja w ciągu jednego roku, będąc zatrudniony w zakładzie patomorfologii, zrobiłem 200 sekcji zwłok. Po przyjeździe do Norwegii, gdzie się pojawiłem w roku 80. i zacząłem pracę w Zakładzie Patomorfologii na Uniwersytecie w Oslo, byłem zaskoczony, że w ogóle nie ma tam studentów. Panie Kazimierzu, ja przepraszam najmocniej, bo wszedł do naszego małego studyjka, dopiero raczkującego, kolejny człowiek znakomity, pan reżyser Tomasz Antoni Żak, którego serdecznie zapraszamy, oddając mu krzesło i przedstawiając gości, ksiądz Tomasz Żak. Kłaniam się pięknie. Pan Kazimierz. Tomasz Żak, kłaniam się. I Tomasz. Cieszę się, że mogę zasiąść koło księdza i koło pana. Trzech tenorów. I my jesteśmy zaszczyceni. Pan Tomasz się zorientował, w jakim kontekście się obracamy i na pewno uraczy nas różnymi własnym przemyśleniem dotyczącym sztuki, teatru, artyzmu. Pan Kazimierz, jeżeli mogę tak spróbować wprowadzić się w to, co tutaj przez moment miałem okazję słuchać spoza oka kamery, zechciał bardzo ważną myśl nam opowiedzieć o jednym z istotnych dla współczesnego świata, szczególnie świata w ostatnich 2 latach zawodów, czyli zawodu lekarza. Ale przecież tak naprawdę, jak tu wszyscy siedzimy w trójkę, to wiemy, że w zasadzie każdy zawód, który człowiek w życiu obiera lub jest mu on dany przez opatrzność,
to są swoiste powołania. W związku z powyższym, to, o czym Pan mówił, jest no, takim dość brutalnym i klasycznym zaprzeczeniem powołaniu zawodu lekarza, prawda? I kiedy stałem z boku i słuchałem, zacząłem myśleć, no tak, mówi tutaj człowiek o tym, jak bardzo przez ostatnie 4 dekady zdegenerowano podstawy tego zawodu, tego powołania, doprowadzając do tego, że możemy żyć w świecie tak wypaczonym, w którym rola lekarza została sprowadzona do zadanej usługi, a nie do leczenia. A ja to samo zacząłem wtedy myśleć tu z boku o zawodzie i powołaniu człowieka sztuki. Co zrobiono przez ostatnie 10 lata z tą grupą ludzi? Jak bardzo starano się wyrzucić z nich to, co jest na przykład fundamentalne dla zawodu powołania artysty, czyli duchowość. Bez której to duchowości zawód artysty tak naprawdę nie istnieje, albo inaczej, istnieje, ale służy komuś innemu, czemuś innemu. Bo jeżeli nie mamy kontraktu naturalnego z Absolutem, z Panem Bogiem, my jako artyści, to w naturalny sposób musimy stwierdzić, że wtedy niewątpliwie którejś nocy podpisaliśmy kontrakt, ale z Mefistofelesem i służymy tej sile i temu złu. Tak ja to widzę. Taka moja refleksja na wejście. Na ile jest to świadome, tego nie wiemy. Na ile jest to świadome, że podpisujemy jakiś, bo podpisanie to jest świadoma zgoda. Ja natomiast twierdzę i jestem o tym przekonany, że mówiąc o tych moich młodych kolegach lekarzach, mówię po pierwsze o ludziach bardzo mądrych. Ja uważam, że kolejne pokolenia potencjalnie są mądrzejsze od poprzednich. Mówię o pokoleniach moich jak mówię, mam własne dzieci, które są lekarzami i oboje uważam, są mądrzejsze ode mnie, co nie przeszkadza. Mało tego, jestem przekonany, że one rozpoczynały swoje studia medyczne z takim samym idealizmem, z jakim ja je rozpoczynałem. Ja im opowiadałem, czym jest lekarz, ja im mówiłem, co to jest za służba. I one oboje zdecydowały się tą służbę podjąć. Na to nie jest ich absolutnie winą, że zostali pozbawieni możliwości i umiejętności wykonywania tego zawodu w taki sposób, żeby nie został on jedynie ograniczony do tego, że do czego to się sprowadza dzisiaj. Jak ja pytam panie kolego, mojego młodszego kolegę, na jakiej podstawie pan tą diagnozę postawił? On mówi, oczywiście panie doktorze, takie wyniki badań, to znaczy, że to jest to i to wiadomo, że tak się to leczy. Ja mówię, no ale czy pan zweryfikował w kontekście tych, czy pan w ogóle wziął pod uwagę objawy, o których ten człowiek mówi? On mówi, jakie objawy? On w ogóle nie został nauczony spytać, co cię boli. Ktoś mi wspominał, że był taki film amerykański, gdzie jakaś lekarka zrozpaczona biega i opowiada, prawda, że jak my dzisiaj możemy postawić diagnozę, jak nie ma prądu i nie ma dostępu do komputera. Proszę Państwa, w mojej niezwykle, że tak powiem, no, wielorakiej karierze interesowałem się telekomunikacją. Byłem przez 8 lat stypendystą norweskiego telekomu, gdzie obserwowałem to, o czym mówił ksiądz profesor, przez lufcik, który umożliwił mi spojrzenie na rzeczywistość przez ten, na ten obszar, niezmiernie ważny. Ja pozwolę sobie wrócić do takiego momentu, w którym powiedziałem,
drugiej osobie w norweskim Telekomie, że w Polsce planowana jest dopuszczenie prywatnych operatorów na rynek telekomunikacyjny. Demonopolizacja polskiej poczty, telegrafii, telefon. Szef norweskiego Telekomu podszedł do mnie, ja byłem wtedy od niego 30 lat młodszy, poklepał mnie po ramieniu i mówi: synu, nie ma takiego kraju na świecie, który by coś takiego zrobił. Telekomunikacja to nie jest telefon. Telekomunikacja to jest suwerenność. Będąc już stypendystą tego norweskiego Telekomu od wielu lat, współpracowałem z tym człowiekiem i trzeba dodać, że norweski Telekom został zdemonopolizowany przed polskim. I kiedy do niego przychodziłem i mówię mu: Björn, to co robisz jest sprzeczne z interesem twojego kraju, Norwegii. Na co on mi powiedział: Kaziu, nie ma już Norwegii, jest teraz tylko kapitalizm. I proszę państwa, te doświadczenia, o których ja tu mówię, one są tak jednoznaczne, że tu nie ma miejsca na jakiekolwiek wątpliwości. Nie ma suwerenności już, nie ma suwerenności narodowej. Nie ma lekarzy, którzy potrafią postawić diagnozę. Jesteśmy otoczeni filologami, którzy nie znają języka. Pójdę za pana stwierdzeniem, panie Kazimierzu. Ja to powiem, bo od 30 lat prowadzę małą, ale działalność gospodarczą i powiem, że nie ma też kapitalizmu. Oczywiście. On użył złego określenia, bo tutaj nie chodziło mu o kapitalizm. No on tak to rozpoznawał. Nie? Socjalizm realny. W tą ścieżkę nie wchodźmy, bo byśmy mogli za daleko, prawda? Ona jest zbyt ciekawa, żeby ją tak jednym słowem załatwić. I proszę państwa, mamy do czynienia z sytuacją. Ja bym tu powiedział coś, co być może jest najbardziej bolesne dla nas wszystkich, którzy tu siedzimy. I nawiązując do tego, co pan powiedział o powołaniu. Powołanie, proszę państwa, nauczyciel, lekarz, ale ono najbardziej kojarzy się z zupełnie innym zawodem, jeśli wolno tak to powiedzieć. Nie? Proszę państwa, miejmy świadomość w sytuacji, w której odważamy się na to, ażeby krytycznie, a niekiedy bardzo krytycznie oceniać tą grupę zawodową. Mówimy o księżach. Wszyscy mówimy o księżach. W ogóle że, o osobach państwa, duchownych bym powiedział, nie tylko o księżach. Jakby. To proszę państwa, miejmy głęboką tego świadomość, że to była grupa zawodowa. Proszę mnie wybaczyć, że tak powiem, spauperyzuję. Nie? Ale to była ta grupa powoływanych, która była poddana najbardziej wyrafinowanej i najbardziej niszczącej metodzie niszczenia powołania. Ale chyba nie wszyscy, bo mamy tutaj przedstawiciela, proszę pana, który... o tym nie mówimy. Nie wszyscy na pewno. Ja jestem lekarzem i ciągle uważam się za lekarza. Nie? Można by powiedzieć tak, że jak to zwykle było się mawiać w takich sytuacjach, że wyjątki potwierdzają regułę. Tych wyjątków naprawdę jest wiele i na bazie wyjątków zawsze się rodzi coś, co odradza to, co zostało zniszczone, prawda? Tak, ale proszę pana, mówimy w tej chwili po o czym innym. Mówimy o tym, co tu się dzieje. Bo nie? Takie było pytanie, pan Tomasz... Nie słyszał tego pytania. Mówimy o tym, co się dzisiaj tutaj dzieje. Co się dzisiaj dzieje? I ja się tego trzymam.
Bo jak będziemy mówili, jakie jest tego wyjście, to będziemy mówili o tym. I pozwolę sobie, prawda, to rozszerzyć, że proszę Państwa, nie ma takiej grupy zawodowej, ani nauczyciele, ani milicja, ani wojsko, ani artyści. Nikt nie wymknął się spod tego procesu. Ten proces ma charakter globalny. Ten proces jest realizowany od kilkudziesięciu lat. I to, co dziś obserwujemy, jest wynikiem przygotowań niezmiernie precyzyjnych. A mogę powiedzieć, że obserwując, jak można było rozbić coś, co stanowiło o suwerenności krajów narodowych, takich jak Niemcy, żeby móc realizować usługi telekomunikacyjne na terenie Niemiec, trzeba było zmienić konstytucję niemiecką. W konstytucji niemieckiej było napisane, tylko Bundespost ma do tego prawo. Proszę Państwa, to były dni, w którym Bundestag zmienił konstytucję. Potrzeba dni było na to. Niemcy nie były w stanie ochronić swojej suwerenności. Zdarzyło się na takiej konferencji, która była zorganizowana zaraz po tych wszystkich zmianach w telekomunikacji w Bydgoszczy, gdzie siedziałem obok szefa Bundespostu. I rozmawialiśmy, prawda, w takim pokoju dla VIP-ów na tej konferencji. I ten człowiek, kiedy ja mu mówię, mnie przedstawiono jako tego, który walczył o zachowanie, prawda, telekomunikacji, prawda, w polskich rękach. I on zwrócił się do mnie w pewnym momencie i mówi, wy Polacy jesteście dziwny naród. Wy ciągle chcecie walczyć. My już nie walczymy. To powiedział szef niemieckiego Bundespostu. My już nie walczymy. Proszę Państwa, jeżeli Niemcy zrezygnowali ze swojej suwerenności i już nie walczą, a tego nie powiedział byle kto, to miejmy świadomość, z jakim procesem mamy tutaj do czynienia. A jesteśmy w przeddzień nowego roku, właściwie już się zaczął. To nic pocieszającego, panie Kazimierzu. Nie proszę mówimy. Państwa, nie mówimy o pociesze, tylko mówimy o sytuacji, jaka tu się odbywa. I żeby móc do niej się ustosunkować, trzeba ją widzieć taką, jaka ona jest. I ja staram się, proszę Państwa, przedstawić ją taka, jaka ona jest, bazując tylko na tym, co dotykałem własnymi rękami. Znaczy, trzymając się tematu, który został zaproponowany, uważam, że na podstawie osobistych doświadczeń zbieranych przez ostatnie dekady mogę powiedzieć, że w moim odczuciu mamy do czynienia z ostatnią fazą realizacji koncepcji znanej od dawna. Jednego państwa, jednego kościoła, wspólnej religii, wspólnego wojska, wspólnej monety i niszczenia narodowych państw przez depopulację. Ja mógłbym tutaj powiedzieć, a niejako to, co powiem, chciałbym zaadresować do księdza profesora, z prośbą, aby pociągnął dalej tą moją myśl, którą przedstawię, że ta sytuacja, o której Pan mówi, odebrania suwerenności narodowej, nie byłaby możliwa bez, co też Pan wcześniej wspomniał, bez odebrania ludziom suwerenności duchowej. Nie byłaby możliwa bez zniekształcenia i wypaczenia tego, co tą duchowość najbardziej konstytuowało przez całe wieki,
czyli pan to nazwał warstwą zawodową duchownych. Jakoś mi to słowo zawodowa nie pasuje w stosunku do kapłanów i zakonników. Tak, mówię o swojej refleksji. Jakoś mnie to ubolewa, jak słyszę takie określenie. I chciałbym, aby ksiądz zechciał podjąć tę myśl. Jak to jest? Jak można było zabrać apostołom i ich następcom to, co dał im Jezus Chrystus, a w konsekwencji móc odebrać owieczkom i temu wszystkiemu, co te owieczki stanowią poprzez swoje narodowe uwarunkowania na świecie od wieków? Ten totalitaryzm cyfrowy, o którym powiedziałem na samym początku i obejmujący cały okręg ziemski, to jest nic innego jak taka szpica komunizmu ogólnoświatowego. Bo on się najbardziej karmi ideologią marksizmu, leninizmu i neomarksizmu szkoły frankfurckiej, które sprowadzone do neokomunizmu globalnego i stawiają jakby kropkę nad i w dotychczasowych wszystkich procesach ideologizacji ludzkości razem wziętych. A mianowicie chodzi w pierwszym rzędzie tutaj o deteologizację, czyli to jest nawet coś radykalniejszego, aniżeli nasz przezacny i drogi pan Kazimierz był łaskaw powiedzieć, że chodzi o stworzenie jednej religii. To była mądrość etapu komunizacji świata. A w tym radykalnym neokomunizmie chodzi o totalną deteologizację. Czyli co to znaczy? Chodzi o to, żeby ostatecznie w tej dyktaturze cyfrowej, czyli państwa ogólnoświatowego w sensie digitalnym, żeby zabrać wszelkie odniesienie do Boga jako do Boga. Czyli wtedy ukazuje się cały absurd religii jako religii. Bo religia tak długo ma sens, samo to pojęcie, w sensie etymologicznym, jak długo resztki boskości w umyśle, w duchu człowieka pozostają. Ale pojęcie religii zatraca się całkowicie wtedy, kiedy odetniemy ludzki umysł od tego ostatniego wyobrażenia czy pojęcia o Bogu. Czyli transcendencji jako takiej. Proszę. I transcendencji, ale nawet jeżeli weźmiemy panteistyczną koncepcję Boga, że Pan Bóg to jest kosmosem. Tak, w każdej rzeczy może być. Tak, to chodzi o to, żeby i w sensie transcendentnym, i w sensie immanentnym, czyli wewnątrzkosmicznym, żeby odciąć człowieka od boskości jako od boskości. Jak to było możliwe, żeby to stało się w apostołach? Nie, bo to było sednem mego pytania. Ja będę bronił swojej tezy. Proszę Państwa, księże profesorze, nie będzie tego, o czym ksiądz mówi. Będzie to, o czym mówi apostoł Daniel. Nie apostoł, tylko pierwszy Daniel. Antychryst. To będzie religia, tylko że to religia będzie pozbawiona Boga, będzie pozbawiona Jezusa. Proszę Państwa, znowu pozwolę sobie wrócić do osobistych doświadczeń. Jedno sięga 60. lat. Wiem na pewno, że to było między 64. a 68. Moi rodzice przyjaźnili się z jednym z profesorów, i to jest odpowiedź na Pańskie pytanie, jak mogło do tego dojść. Z profesorów najstarszego w Polsce, jednego z najstarszych, czy może samego najstarszego, seminarium duchownego w Europie, Hozjan, założonego przez Stanisława kardynała Hosiusza. Ten profesor, będąc u nas w domu,
ja siedziałem przy stole, byłem licealistą już wówczas, powiedział nam, że głównym problemem seminarium jest wyłuskanie wtyczek. Nie wiem, czy on użył słowa wtyczka, ale on użył słowa, które było jednoznaczne, które dziś mówi się, że to jest, no używa się tego słowa wtyczka. To były osoby, które zostały tam świadomie wprowadzone, żeby niszczyć Kościół. I to był w 60-tych wczesnych latach główny problem tego seminarium. Tak jak zmieniono nauczanie lekarzy, tak jak zmieniono nauczanie nauczycieli, tak jak przede wszystkim zmieniono nauczanie księży, to nie mogło się stać w ciągu roku, to nie mogło się stać w ciągu 10 lat. Ja powiem Państwu tak. Pamiętam ze swoich licealnych czasów, w Olsztynie były dwa budynki, gdzie były, gdzie nauczano seminarzystów. Oni od czasu do czasu przechodzili z jednego do drugiego budynku. I ja pamiętam, to była procesja młodych mężczyzn w sutannach, którzy z czwórkami, bo bano się już ich wtedy wypuszczać pojedynczo, czwórkami szli przez całe miasto i oni wypełniali, że tak powiem, całe Śródmieście swoją obecnością. Znalazłem książkę, którą czytam czwarty raz. Cieszę się, że mogę jej tytuł wymienić. In Sinu Jezu, gdzie Pan Jezus sam mówi o znaczeniu adoracji Najświętszego Sakramentu i ukazuje adorację Najświętszego Sakramentu jako drogę ratunku dla całej tej sytuacji. I pytałem księdza wicerektora seminarium, czy mogę ofiarować ją wszystkim seminarzystom, żeby mogli to czytać, zanim zostaną wyświęceni. I dowiedziałem się, że jest ich w tej chwili na wszystkich 6 latach 11. To jest rzeczywistość i to jest sytuacja, którą należy rozważyć i wziąć pod uwagę, zanim się odważymy występować z krytyką. Tą sytuację trzeba znać i rozumieć, żebyśmy mogli sobie rozmawiać o sytuacji Kościoła. A teraz powiem o 2000. Byłem w Nepalu, żeby się pochwalić jako przedstawiciel chińskiego Uniwersytetu Medycyny Naturalnej. Też mi się takie rzeczy zdarzały. I proszę Państwa, po zakończeniu konferencji, która była poświęcona możliwości połączenia zdobyczy medycyny zachodniej i medycyny wschodniej, ta grupa chińskich delegatów, prawda, pojechała zwiedzać Nepal, a ja zostałem sobie w Katmandu, ażeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja Kościoła katolickiego tam. I proszę Państwa, całe Katmandu wtedy było obklejone plakatami, na których można było zobaczyć symbole wszystkich religii świata i tymi robaczkami, coś tam jeszcze było napisane, tego nie byłem w stanie przeczytać. Będąc sam już w Katmandu, zobaczyłem autobusik, busik taki, prawda, z megafonami, który był też oklejony tymi plakatami. Podszedłem i mówię, panowie, co to jest i co tu robicie? Proszę Państwa, w 2000 roku Azja była indoktrynowana w kierunku jednej religii. W 2000 roku. Proszę Państwa, my nie mówimy o czymś, co się zdarzyło wczoraj. My nie mówimy o tym, co ma, prawda, 3-4 lata w historii. My mówimy o czymś, nad czym pracowano przez wieki. Realizowano przez przynajmniej 500 lat, żeby odwołać się tylko to, co dzięki księdzu profesorowi wiemy o rewolucji protestanckiej.
i co osiąga swój apogeum. Taki powiedziałbym dojrzały. Czy to apogeum, to zobaczymy. Stan dojścia. Stan, znaczy osiąga swój stan dojrzałości. Tak jest. Nie? I to jest to, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Więc panie, szanowny panie Kazimierzu, właśnie myślę, że nikt tu z obecnych nie jest przeciwny postawionej przez pana tezie, albo nawet inaczej, wyciągniętym przez pana wnioskom, bo tak to trzeba nazwać. To nie jest teza, to są słuszne wnioski. Dziękuję. I to, co pan powiedział, niejako wyjaśniając, udzielając odpowiedzi na moje pytanie, dlaczego to się mogło stać, tam, ja w zasadzie tą odpowiedź znam. Ja raczej chciałem usłyszeć od osoby duchownej refleksję dotyczącą tego zaprzepaszczonego współcześnie apostolstwa. Przyczyny tego pan bardzo pięknie zdefiniował. Myślę, że moglibyśmy ich wymieniać więcej, łącznie z tą chyba najbardziej istotną, która doprowadziła do sytuacji, pan nawiązał do Najświętszego Sakramentu, do sytuacji, w której nawet tych 11 pan wymienił seminarzystów gdzieś tam w tej chwili, w których być może większość z nich jest w takim stanie duchowym, że nie wierzy już w Najświętszy Sakrament, w obecność Pana Boga tam. Bo do takich rzeczy dochodzi również w łonie Kościoła. Jeżeli się mylę, ksiądz profesor łaskawie mnie za chwilę wyprostuje. Ale myślę, że to tak właśnie wygląda. W związku z powyższym faktycznie przygotowany został grunt pod to, aby antychryst mógł stać się tym właściwym dla tego świata i dla tej formacji, jaką stworzono, Bogiem. Jednak to nie jest tak, że wyczyścimy sytuację, bo w mojej ocenie duchowość człowieka jest immanentną cechą naszej natury. Jest kwestia tego, w co my wierzymy. My równie dobrze możemy zacząć wierzyć w diabła. Więc jeżeli ja mówię o tym, że artyści podpisywali kontrakt z Mefistofelesem, jest to swoista metafora, jakaś alegoria. To nie jest alegoria, to jest rzeczywistość. Nie było tego podpisu nawet tym... Ilu z nich to podpisało? Ależ tak, ale ja nie mówię, że z kimś konkretnie podpisali. Oni podpisywali ze swoim dyrektorem w teatrze, podpisywali kontrakt w filmie i tak dalej. Godzili się na określoną sytuację. Was podpisało te kontrakty z samym Mefistofelesem. Czy ja mogę jedno słowo tutaj? Ależ ja to właśnie powiedziałem. Ale pełną świadomością sprzedawania duszy. Oddajmy głos duchownemu, ja cały czas czekam na to. Dalej za tą myślą, przecież ten lucyferyzm, szatanizm, to też może być przejściowe, a końcem jest to, co ksiądz profesor mówił. Więc ja chcę tylko powiedzieć i wszyscy, którzy będą oglądać to nasze spotkanie i rozprawę, wyciągnął jeden wniosek, że nie ma żadnej istotnej różnicy między naszymi wypowiedziami i przekonaniami i wiedzą. Dlaczego? Bo sam pan Kazimierz użył pojęcia antychrysta. A co to znaczy? W klasycznym pojęciu religii nigdy nie używa się pojęcia religii w stosunku do stworzenia. Czyli relacja pomiędzy stworzeniem a stworzeniem, czy to jest anioł prawdziwy, czy anioł upadły, nie może być pojęta jako relacja religijna. Dlaczego? Dlatego, że religia to jest taka relacja między stworzeniem a Bogiem. Tylko taka relacja zasługuje na miano religii. A i to, co pan Kazimierz powiedział, że rzeczywiście, jeżeli dobrze rozumiem, że serwuje się współczesnemu człowiekowi quasi religię i mówi mu się, że jak podpiszesz kontrakt z Mefistotelesem, czyli z szatanem, czy jako artysta, czy jako lekarz, czy jako polityk, czy nawet jako kapłan, czy biskup, że to jest raz, że twój sukces, kariera, to wszystko. No przecież powiedzmy sobie szczerze, i tutaj przyznaję rację w całej rozciągłości panu Kazimierzowi, że najważniejsze postaci ostatnich kilku wieków, to wiemy ze źródeł, z dokumentów,
w sferze teologii, w sferze nauki szeroko pojętej, w sferze polityki, w sferze gospodarki, sztuki do chwili obecnej podpisują ewidentne kontrakty tak poprzez akty poświęcenia się szatanowi. Tak jest. I to jest tak, tak jak Niemcy mówią, tak zwana Ersatzreligion, czyli religia zastępcza, ale religia, która religią nie jest w rzeczy samej. Oczywiście z tym, że jeżeli ksiądz profesor pozwoli, on się przedstawi jako Mesjasz. On się przedstawi jako Mesjasz, na którego, powiedzmy sobie, oni czekają od tysiącleci. Bo tu leży, proszę Państwa, różnica między koncepcją państwa żydowskiego, które zostanie władcą świata po Mesjaszu, po pojawieniu się Mesjasza i przed. Ci, którzy doprowadzili do powstania Izraela, oni byli przekonani, że Mesjasz nie jest do niczego potrzebny. Ciągle są Żydzi, którzy uważają, że ideę tej przywódczej roli, prawda, jednego narodu, będzie można realizować dopiero po tym, jak Mesjasz się objawi. W obu przypadkach mamy do czynienia z koncepcją antychrysta, który nam zostanie wszystkim przedstawiony jako Mesjasz. Panie Kazimierzu, ale zabrzmiało to oni w moich uszach, bo przecież to oni, to jest coraz częściej my. Nie. Nie. W żadnym przypadku. Absolutnie nie. Oni to są ci, którzy mają świadomość, co jest robione i jak to należy zrobić. Ale mówiąc, że przepraszam, nie myślę o nas tutaj. Tylko... Nie, nie, nie. No. Nie. Znaczy, czy zna pan kogokolwiek, który oczekuje antychrysta? Czy zna pan kogokolwiek, czy pan słyszał o kimkolwiek, kto czeka na antychrysta w Polsce? A na przykład przedstawiciele czarnych marszów z symbolem antychrysta. Proszę zauważyć, że... Nie, symbol antychrysta? Tak. Czy teraz, przepraszam, mówi się bardzo często... Artyści, którzy na scenie eksponują również te rzeczy, są tacy. Albo na przykład pojęcia Black Friday, Black Weekend. Tak. Proszę zauważyć, a co więcej, w Stanach Zjednoczonych czy w Szwajcarii, gdzie otwierano ten nowy tunel, dość tak. długi pod Alpami, został on poświęcony szatanowi. Specjalny spektakl zrobiony z tej okazji. Nie antychrystowi. Antychryst jest konkretną postacią, na którą czekają ci, którzy wiedzą, na co czekają. I tutaj ja bym powiedział tak, tu nie póki co te czarne marsze, one były poświęcone, czy realizowane z ideą, że tak powiem, satanizmu. Kilka dni temu w, jakże się nazywa to, najważniejszy budynek w Stanach Zjednoczonych, tam była szopka. I w kongresie. Nie kongres. Nie w kongresie. Obrazobórstwo, o tym... Nie, 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 nie. Jak się nazywa? Najważniejszy budynek w Stanach Zjednoczonych, tak? Pentagon? Nie, nie, nie Pentagon, to jest wojsko. Biały Dom. Nie Biały Dom. Mniejsza z tym. Jest tam szopka. Historycznie co roku tam jest, stawia się szopkę. A w tym roku przyniesiono dosłownie 1,5 metra od szopki, na której leży Pan Jezus, prawda? Diabła, zawiniętego w pieluszki. Proszę Państwa, ciągle to jest diabeł, natomiast postać antychrysta to jest zupełnie kto inny i zupełnie co innego. Ci chodzący w czarnych marszach, oni byli zwolennikami diabła, ale nie antychrysta jeszcze.
koncepcja antychrysta jest precyzyjna. Wiemy, co to jest antychryst. To jest Mesjasz, który zrealizuje tą koncepcję, o której mówimy. Jednej religii, jednego narodu, jednej monety, jednego... Ona już jest realizowana. Ja za panem Tomkiem pójdę tutaj, bo szukamy jakichś relacji... To ja też czy, za panem Tomkiem idę, bo ja widzę, że ona jest realizowana. No. W Stanach Zjednoczonych. A no, niestety, kończąc stary rok, byłem w Zakopanem, w cudzysłowie, na Sylwestrze marzeń. Oczywiście na siedzeniu, na fotelu w domu. Bo nie dałem rady oglądnąć wszystkiego, ale no, poświęciłem kilka dłuższych chwil. Ten tunel to przecież był w Sylwestrze marzeń. To Sylwestr marzeń chyba się tak nazywało, tak. Zakopane. Przecież ci artyści wychodzili z takiego tunelu. Przecież to, co się dzieje, czy ktoś słyszy jakąś kolędę? Ale... Ja tylko mówię, że wyobrażałem się precyzyjnie wystarczająco. Co innego jest być satanistą dzisiaj, a co innego jest uznać antychrysta za Mesjasza. I to nas czeka. Czyli czy wyczerpaliśmy ten temat? Myślę, że jeżeli pozwolicie, panowie, księże profesorze, taka mała puenta. Myślę, że tak jak i ksiądz zauważył, my się nie różnimy. To są pewne drobne rzeczy, o których troszkę inaczej mówimy. I panie Kazimierzu, tak, ma pan rację. Tak, ale myślę. Cała ta armia wierzących, niekoniecznie jak pan mówi w antychrysta, ale służących szatanowi przez siebie, złu jako takiemu szatanowi definiowanemu w różnych obrazowaniach, to można by powiedzieć, że to są tacy swoiści współcześni czekiści, którzy pracują nad tym, żeby ten, który ma przyjść, mógł przyjść. To jest takie przygotowanie. Czy ksiądz się ze mną zgodzi? Nie, no oczywiście, to trudno się nie zgodzić. Nie? No, obecny rozmiar kryzysu w naszym środowisku katolickim, szeroko pojętym, zarówno jeśli chodzi o społeczność duchowieństwa rzymskokatolickiego, jak też i ludu Bożego, bo pomijamy tutaj społeczność spoza rzeczywistości Kościoła katolickiego, świętego, jednego i apostolskiego, to trzeba przyznać, że rozmiar tego kryzysu wiary w realną obecność Pana Boga w przenajświętszych sakramentach, a głównie w Eucharystii, to ukazuje, że ostatnie dziesięciolecia, tak około 100 lat, to nasze środowisko katolickie było kształcone antyteologią, która ukazywała pojęcia teologiczne bez żadnego odniesienia do wiecznie i realnie istniejącego osobowego Boga. Jako Stwórcy, jako Zbawiciele, jako Odkupiciele. I stąd takie załamanie się naszej wiary eucharystycznej, że w Eucharystii i w pozostałych sakramentach realnie istnieje Przenajświętszy Bóg, że to jest bytowość Przenajświętszego Boga. I to wynika dalej, że to, o co pan Tomasz zapytał, a mianowicie o ten kryzys ducha, że w momencie, kiedy zakwestionuję realne istnienie Boga osobowego, to wtedy w człowieku wytwarza się jego pustka. Odcina się go to, co się w języku filozofii i w nurcie ideologii neokomuny światowej nazywa deformalizacją. Co to znaczy forma bytu w przypadku człowieka? To jest jego osobowa dusza i duch ludzki. I teraz neomarksiści sięgnęli po narzędzie deformalizacji, żeby pozbawić człowieka w jego oczywiście samoświadomości. Tego, że jego status bytowy
jest także duchowy, oprócz materialnego. Ale, co ciekawe, jeżeli materialiści, a ci marksiści, leniniści byli jeszcze materialistami, czy encyklopedyści francuscy byli jeszcze materialistami, czy mieliśmy... Nawet utopijnymi, ale jednak. Czy mieliśmy jeszcze inne typy materializmu, to na czym polegała ideologia materializmu, tych typów? Że ona przypisywała materii jako materii po pierwsze realność, a po drugie boskość. O. Czyli to była także ersatz religijny. Tak jest. A z czym mamy w neokomunizmie do czynienia? Już tylko z postawą negowania wszystkiego, począwszy od Pana Boga, poprzez osobowego ducha i duszę człowieka, a skończywszy nawet na tym ostatnim atomie materialnym. Czyli co to znaczy? To ostrze ideologii neokomunizmu, ono jest tak satanistyczne i tak jest ostrzem antychrysta, które polega na tym, że duch negacji wszystkiego, co jest, przenika wszystkie struktury ludzkiej myśli, ludzkiego sumienia, ludzkiej wolności, ludzkich postaw i ze wszystkim, co nazywamy kulturą, polityką, gospodarką, medycyną i w ogóle nauką i sztuką. I właśnie w tym upatrujemy tej synchronizacji właśnie dziejów świata i historii świata właśnie z szatanem jako absolutnym negatorem, czyli kwestionującym, negującym, niszczącym, unicestwiającym rzeczywistość. To jest właśnie ta chwila dziejowa, w której odbywa się nasza rozmowa. Wielkie Bóg zapłać księdzu profesorowi za tą sumę, która nie ma nic wspólnego z Hegelem. To bardzo ważna suma, którą ksiądz zechciał tutaj na wypowiedzieć. Ja tak sobie myślę, drogi gospodarzu, że powinna się odbyć chyba druga odsłona tej rozmowy, tego spotkania, która nie tyle by opowiadała o tym, jak wygląda sytuacja bieżąca i nasza, i w jakiej my się znajdujemy, czyli jak ja to czasami zwykłem nazywać doktoryzowanie się ze zła, tylko powinniśmy zacząć rozmawiać o tym, co w tej sytuacji robić, jaką my mamy ogromną siłę, wbrew pozorom, które nam się narzuca, aby w tej sytuacji się nie poddać i stworzyć dobro. Takie mam wrażenie, ja tak zawsze o tym myślę. Czyli na koniec jeszcze po kilka wypowiedzeń, ale żeby znowuż te dwa słowa moje tutaj, czyli jeśli dobrze rozumiem księdza profesora, to chodzi o wychowanie lucyferków. Nie ma już ludzi. My mamy... Staje się człowiek już... My mamy Białem. My mamy następującą... Czekistą zła. I wykluczającą się alternatywę. Albo to jest alternatywa Emanuela, to co przeżywamy w okresie Bożego Narodzenia, czyli co to jest Emanuel? Realnie i wiecznie istniejący Bóg w samym centrum świata. A eucharystycznie patrząc sakramentalnie, w naszych sercach, jeżeli są w stanie łaski oświęcające. Czyli albo alternatywa Emanuela, czyli Bóg jest pośród nas i w nas i z nami. Albo alternatywa szatana i zarazem antychrysta. Bo co by nie powiedzieć, drogi panie Kazimierz, którego bardzo miłujemy i cenimy, ale w sensie biblijnym antychryst i diabeł to jest jedna i ta sama osoba. Synonimy. I teraz właśnie proszę zobaczyć, albo diabeł z nami. To jest właśnie to pytanie, przed którego cała historia świata od upadku szatana stawia człowieka. Od Adama i Ewy, aż po nasze pokolenie i każdego z nas. Czy pozwoli ksiądz, dopytam szczegółowo. Diabeł
On istniał zawsze. Nie... Był wśród nas, jak mówię, zawsze w sensie odniesienia do ludzkości. W czasie. Bo on był przed nami. Ale czyli... nie wieczny. Nie, nie, nie wieczny, wieczny nie, nie, ale on był zawsze w odniesieniu do ludzkości. Tak jest. Nie? On był przed nami. On i stworzony zawsze... został przed nami. I świadomość jego obecności w historii ludzkości jest no, stara. Natomiast pojęcie Antychrysta jest bardzo konkretnym pojęciem. To on ma się przedstawić jako Mesjasz, jako Syn Boży. Mesjasz to jest, on ma się przedstawić jako Syn Boży. On ma się przedstawić jako Mesjasz, na którego konkretne religie czekają. I on ma wprowadzić to, co żeśmy tutaj wcześniej powiedzieli, ma się objawić jako jedno państwo, jeden rząd, jedna religia, jedna moneta, jedna armia. My mówimy o bardzo konkretnej koncepcji. Natomiast diabły istniały zawsze, nie? W historii ludzkości. Tak. Nie zło, diabelstwo. Panie Kazimierzu, ja to rozumiem tak, może źle, że pan ma rację. Dziękuję. Antychryst nie istniał od początku. On w mojej ocenie... Czekają na niego. Niech pan poczeka, niech mi pan pozwoli powiedzieć. W mojej ocenie to jest tak, że Antychryst jest nową agendą piekła. On jest po prostu odpowiedzią na Nowy Testament. I nie ma innej możliwości. To jest kolejny sposób na to, żeby nas pozbawić Pana Boga i zawładnąć nami przez całe piekło. Ja tak to widzę, więc w związku z tym to ksiądz profesor powiedział, że diabeł, szatan i antychryst jest swoistym synonimem. Tak, to jest po prostu agenda, która się musiała w piekle, ja to mówię tak troszkę obrazowo, pojawić ze względu na to, że Pan Bóg zechciał dać nam swojego Syna jako Boga człowieka. I coś z tego musiało wyniknąć. I zapowiedział, że On wróci. Więc trzeba było stworzyć fałszywą alternatywę. A fałszywa alternatywa stworzona przez piekło w tej momencie, to jest właśnie Antychryst. Ja tak to rozumiem. Tak. Bardzo ładnie. Pan Kazimierz nam tym swoim borowaniem właśnie... Podprowadził tą sprawę. Tak? Pan Kazimierz nie tylko powinien był się przedstawić, że jest lekarzem, tylko także wytrawnym filozofem. Bo pojęcie antychrysta tylko wtedy uzyskuje swój status i to Nowy Testament to dokładnie zlokalizował, bo bez objawienia się Chrystusa status szatana jako antychrysta byłby absurdem. Tak bo jest. Nawet szatan nie protestuje przeciwko rzeczywistości, której nie ma. Ale i to, co dzięki panu Kazimierzowi, temu borowaniu, iście filozoficznemu, uzyskujemy, to, że jak pan Jurek pyta nas o to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, to staraliśmy się, wydaje mi się, że dość wyraźnie też to uchwycić, a mianowicie, że teraz techniki cyfrowe przeniesione w świat medycyny, polityki i tak dalej doprowadzają do tego, że antychryst po prostu ma najwspanialsze środki zniewalania ludzkości, jakich dotychczas nie było. Narzędzie. I tutaj znowu się ukazuje, że proszę zobaczyć, świat digitalny, czyli cyfrowy, jest w sumie i powinien być z natury rzeczy, tak jak Pan Bóg pomyślał rzeczywistość na tym poziomie istnienia, powinien być użyteczny człowiekowi. A co się okazuje? Że dzisiaj techniki digitalne są używane przez niektórych strategów
przynależących do obozu Antychrysta, do tego, żeby utworzyć totalitaryzm cyfrowy, jak już czytałem na początku lat 90. i byłem nawet zaskoczony, we Frankfurter Allgemeine Zeitung, w takim magazynie niedzielnym, jeden z profesorów, który zajmował się badaniem profesjonalnym technik digitalnych, już wtedy powiedział, że on się obawia dyktatury techniki cyfrowej, czyli dyktatury przedstawicieli tego typu techniki i tego poziomu rozwoju technicznego, która może być totalitaryzmem, z jakim ludzkość dotychczas nigdy nie była konfrontowana. I to, od czego wyszliśmy, myślę, że warto spointować, że to jest obecna twarz piekła. Że kwestia COVID-19 właśnie to jest operacją, która się przydarza, ale COVID-19 ani nie jest genezą, ani istotą, ani celem tego, o co nam chodzi. Dziękuję. O co chodzi na obecnym etapie w historii świata. A mianowicie, bo chodzi o to, żeby wykorzystać techniki cyfrowe dla totalnego zniewolenia człowieka i ostatecznie do unicestwienia go. Taka jest moja teza, a to jest typowe dla szatana jako antychrysta. Ja powiem, co będzie. Tak, tu jeszcze nie mam. Proszę panów, nie bez przyczyny mówią ludzie, którzy rzeczywiście badają te zjawiska, że w strukturach szczepionek są elementy, które są w stanie przeniknąć barierę mózg-krew. I to bardzo jasno ukazuje to, że to zostało zrobione, to zostało opatentowane, to jest realizowane po to, żeby dojść do naszej świadomości i ci, którzy się tym zajmują, otwarcie mówią, że to jest ich cel, żeby przeniknąć do naszego mózgu i przy pomocy technik, o których mówi ksiądz profesor, stymulować naszą świadomość. Ja pozwolę sobie wejść być może w rolę, prawda? Ksiądz by pewnie to lepiej powiedział, ale dla mnie wielką taką nadzieją i spokoju, i źródłem pokoju, które mam w sobie w odniesieniu do tych zapowiedzi, jest tekst z pierwszej księgi Starego Testamentu, który mówi, że ja po wyrzuceniu nas z raju, Pan Bóg ustawił cherubina z mieczem przy drzewie życia. I on, ja mu ufam, że on się na tym zna i on do tego nie dopuści. Księże profesorze, prosiłbym na ten 2020 rok takie błogosławieństwo duszpasterza dla nas i dla tych, którzy nas będą oglądać. Tak, z największą radością, zaszczytem i przyjemnością i ducha i życia. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech wszystkich państwa, całą naszą polską, narodową, eklezjalną i państwową społeczność wraz z całą Polonią rozsianą po wszystkich zakątkach na okręgu ziemskim i całą ludzkość i cały świat, niech w tym nowym roku pańskim przez wstaństwo niepokalanej Bogu Rodzicy Dziewicy Maryi, wszystkich aniołów i świętych, błogosławi wszystkich państwa Bóg Wszechmogący i Miłosierny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.
Bóg zapłać. Proszę i wam, panowie. Bóg zapłać.